Hej i cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i razem z Chrząszczykiem oczywiście witamy was w kolejnej serii z Gothiczka, a tym razem przyszła pora na Gothica 3, jak widzicie Gothic 3 Enhanced Edition, full wypas, opcja, quest packi, content, mody, szmery, bajery, na balansie alternatywnym z poziomem trudności średnim wyłączoną alternatywną SI, przynajmniej na razie, to oczywiście w każdej chwili można zmienić, ale na początek takie ustawienia, oczywiście chciałem w końcu nagrać jeszcze raz Gothiczka 3, ze względu na to, że poprzednie moje dwie serie z tej gry no troszeczkę jakościowo były średnie i wydaje mi się, że wiecie, XXI wiek, kurde, 2021 rok, no to fajnie by było, żeby jakość była odpowiednia tej seryjki, dlatego też graficznie tam wiecie, 1440p, oczywiście na YouTube będzie Full HD, jakieś te sprawy. No i zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy z alternatywnym balancem oczywiście, no wiecie, będzie troszeczkę trudniej, będzie na pewno fajniej dzięki temu. Zobaczymy, co i jak. Mam nadzieję, że dobrze mi się zainstalował ten Gothiczek, bo z trójką i modami to jest różnie. Naprawdę się trzeba czasami nabawić, ale myślę, że będzie ok. Już się gierka wczytuje, za chwilę będzie wstępniaczek, oczywiście piękne wideo, żebyście wiedzieli co i jak, w ogóle co się działo po Gothicu 1 i po Gothicu 2, że Gothic 3 tutaj powstał i właśnie o co chodzi. No pewnie wy wiecie, ale wiecie, może ktoś nie wie, to zobaczymy przy okazji sobie razem, przypomnimy. Także jestem teraz cichutko, a tu dla was wideo.
No i moi drodzy, nasza radosna ekipa wjechała na rejony. Jak widzicie, mamy tutaj paru orków do wyklepania na sam początek. Oczywiście wszystko się musi rozgrzać, jak to w goticzku. Będzie troszeczkę, najpierw trzeba pomachać mieczem, trochę się porozglądać. No i zaczynamy. Zaczynamy od rozpierduchy jednej wielkiej. Jak widzicie, Milton tutaj kosturkiem pyk, pyk, pyk robi Diego tam rapierem swoim. Ostrą imprezę. Ja tutaj też postaram się troszeczkę pomóc chłopakom. Wiadomo, exp tutaj z tych orków na początek jest całkiem niezły, dlatego warto się tutaj zainteresować, trochę posiekać. Właśnie, już tu seta wjechała kolejna. Ja, kurde, teraz tutaj herszta szybko klikniemy. Raz, dwa. Tutaj jak widzicie, też inni ludzie trochę nam pomagają. Możemy na przykład tutaj tego zwiadowcę w plecki dojechać, spróbować. Na szczęście ci orkowie nie są super jacyś, trudni. Na początku też nie możemy zginąć, to też jest spoczko. Wystarczy tylko troszeczkę poblokować ciosów, pomachać, wiecie, no możemy to zrobić bez straty HP, więc fajnie by było właśnie jak najmniej. Oczywiście możemy sobie spanko tamten, ej, halo, miałeś mi pomóc, a nie Tyranosaurus z herszczem mnie zostawił. O, ty herszcie, ale ty jesteś bandyta, ale kręcioły robi świrus, kurde, niedobrze, świrnięty jest chłop, zaraz tutaj podziabie go, kurde, o nie, z dwoma narsty, ja nie chcę, ja bym herszta, pięknie, hersz za 150. No oczywiście, tak jak mówię, przez to, że jest alternatywne SI, to dostaje troszeczkę mniej expa. Ej, halo, bezi, blokuj, ciosy, byczku, bo kurde, spadnę z rowerka. Dobra, kolejne pięknie, możemy sobie tutaj szybko łyknąć. O, kurde, bezi, nie, co ty robisz, gangsterze, myślałem, że będziesz łykał w locie. Halo, to już w Rizenku, a nie, bo Rizenek powstał przecież pogo, tylko 3. Ajajaj, że wiecie, i następny poziom wbiłem, to mi się podoba, że wiecie, że bezi nie musi stać, tylko można biegać i pić, no ale nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. O, ale wystrzeliło gościa z kapci, halo, wojownicy zrobili rozróbę. Oczywiście trzeba uważać, bo jak przeciwnicy wstają, to często mają dodatkowy atak, taki wyprowadzają. Także no, trzeba troszeczkę, widzicie, podziabać, pomidziać orków tutaj. Ten jak sobie usiadł, dostał strzał, kurde, w żebra. Niedobrze, biedny ork tak zginął, niefajnie. Tutaj Diego, Milton, w ogóle powiem wam, że szczerze, zazwyczaj jak prowadziłem walkę... A, nie w tę stronę, bezi! Ale zadyma! O, ale chyba zdętnę zaraz sobie pierwsza dętka na samym wejściu. Nie, no nie może tak być, trzeba pokazać, jak się gra w gotyczko. Ja nie sobie tu łyknę. O nie, ten mnie strzeli zaraz. A, bezi, łyknij! Nie, nie zdążyłem łyknąć. Dobra, idziemy się schować. Dawaj, piciu. Kurczę, właśnie zazwyczaj jak się bije z orkami, to idę bardziej w dół, tam tutaj właśnie w lewo, a nie w prawo. Także no. Dobra, zwiadowco, nie damy ci wnąć kosy. Dobra, dałem niestety. Ja wolę bić z lewego przycisku myszy. Ogólnie w gotyczku mamy różne tryby machania właśnie kosą. Może pierwszy zapis spróbuję zrobić? Kliknąłem F5. Okej, gra zapisana. Już się bałem, że coś nie tak. No i świetnie, dzięki Gorn, że ksujesz mi expa, ty łobuzie. Mój exp biedny, ojej, tutaj na każdą... Każdy expik jest na wagę złota, no. I ja też się kręcę, dobre wączki robię. Dobrze, kolejne 50 jechało. Teraz tutaj tego gangstera za stówkę, wojownika spróbujemy. Pięknie! No i moi drodzy, przepędziliśmy z Ardei już właśnie ziomków, reputację u buntowników. Jeszcze dorzucimy okiem, bo pamiętam, że tutaj orkowie lubili uciekać tędy gdzieś. Okej, dostaliśmy expa. Ty! W sumie i kolejny poziom, ale pięknie to szybko idzie. Skąd oni? Znaczy zastanawiam się, którym to oni uciekają, wiecie? Bo zazwyczaj wybiegali tędy, ale nie tym razem. No, także teraz przyszła pora na najfajniejszą z rzeczy, czyli po prostu kradniem, co popadniem, co w rączki wpadniem, bo na początek, no wiecie, wszystko się przyda. No i piękna muzyka oczywiście gra nam w tle. Już mamy wiochę tutaj, możemy obgrabiać. Oczywiście szybkie metody na zbieranie jeszcze pamiętam, czyli właśnie jak kucniemy sobie prawym przyciskiem myszki zbieramy z ciał szybciej, a jak kucniemy przy czymś i klikniemy lewym, to możemy zbierać szybciej właśnie takie przedmioty luźno leżące. To jest jednak bardzo fajna sprawa i w ten sposób widzicie, nie tracimy za dużo czasu. Ten miał 240 zł i mapę świata. To chyba herszta musieliśmy właśnie teraz obgrabić. Z racji tego, że gram właśnie w rozdzielczości 1440p, to teksty, jak widzicie, na przykład kufer, są troszeczkę malutkie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne na YouTubie. Po bitrate'cie zrąbanym niestety, no ale co zrobić? Ale gotyczek 3 nareszcie! Powiem wam, że bardzo się nie mogłem doczekać, żeby znowuż móc usiąść, znowu nagrać. Oczywiście odcinki postaram się, żeby wychodziły daily, żebyście nie musieli czekać na kolejne zbyt długo. W ten rok chciałem wjechać naprawdę YouTube'owo mocno, także jak widzicie, seria z Gotika 3, no to jest, myślę, to, na co wiele cwaniaczków czekało. Także na pewno będzie cieplutko tutaj przywitane. No i właśnie, nie wiem, czy mi się wydaje, czy ta gra tak zawsze miała, że jest taki lekki blur przy ruszaniu. Może będę mógł to jakoś później wyłączyć, pogrzebę trochę w opcjach. Wiadomo, pierwszy odcinek, no mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać, dobrze słychać i że wszystko będzie okej. Ten zaraz do mnie zagada, oczywiście, jak widzicie, już tak się przemieścił w moją stronę i zaraz powie, że co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Cześć, Hamlar. Co zrobiłeś? Orkowie o nie. Pozwoliliby nam żyć. Na pewno. Teraz Xardas przyśle ich o, więcej, Xardas. Żeby zrobili z nami już porządek. Mamy na początek o Xardasie. Musisz
się udać do Redok. Do Redok, no to spoko. Co jest w Redok? Bardzo chętnie. Obóz buntowników, to w samym środku lasu. Hamlar, coś cichutko mówisz, wiesz? Dam sobie radę z flikami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. Tak, no i Hamlar ma rację. Już tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Świetnie, byczku. Wiesz co, zanim będę kontynuował z nim rozmowę, to zrobimy tak, że weźmiemy sobie troszeczkę muzykę, zbijemy, ogólną podbijemy, tak żeby dialogi było dobrze słychać, wiecie. Otoczenie trochę zbijemy, efekty troszeczkę zbijemy, ale właśnie chodzi o to, żeby... O ty, nuta jak wyjechała z buta, niezła nuta, jedzie z buta. Chodzi o to, żeby było słychać dobrze dialogi, wiecie, bo to zawsze z dialogami jest problem. Zobaczmy, czy co teraz... powiedzieć buntownikom? No, lepiej. Powiedz ich przywódcy, zdecydowanie lepiej. Żeby przysłał nam wojowników. Możemy trochę nawet muzyczkę jeszcze ściszyć. Sami nie mamy najmniejszych szans, a teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Ojej, no widzisz? Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Płynęliśmy sobie z orkiem. Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Widzicie? Co jeszcze wiesz o Xardasie? Takie rzeczy. Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Boże, bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Ta głupia świnia. Tak wiele mi się zawdzięcza, że przed chwilą powiedzieć, że co zrobiłem, bo orkowie by pozwolili wam żyć, hehe. Dobra, robimy jeszcze tak, zbijemy do 30 i będzie miód malina. Chodzi o to, żeby dialogi było słychać, bo muzyczka i tak będzie nam na pewno fajnie grała. No i tak, moi drodzy, magiczne tamburyno do Ardei, czyli najważniejsza rzecz. Oczywiście kradniem, co popadniem. Przebiegniemy się po wiosce. Warto zebrać, bo tutaj naprawdę dużo jest w tej wiosce, a dopóki nie przyjdą tutaj ludzie, to możemy bezkarnie wszystko ukraść i przeczytać na przykład, bo mamy tu również pulpity. No akurat Bezie oczywiście, wiecie, wszystko wiedzący, największy, kurde ziomek, to wszystko, oczywiście, każdą książkę już przeczytał. Także tak jest, Hemlar oczywiście tutaj przyczajony, czy przypadkiem nie ukradniemy jego również? O, dawaj do plecaka, Hemlar, cię wrzucę, zaraz zobaczysz, wyniosę cię z wioski. Młot Kowalski, oczywiście idziemy do Kowala, bo u Kowala jest dużo fajnych fantów również. Drewniane tarcze, no właśnie, a propos drewnianych tarcz i innych różności, pyszności, zastanawiam się, kim grać i po czyjej stronie. Jeśli macie jakiś pomysł, jak by było fajnie, to możecie mi powiedzieć. Jak wy byście widzieli naszą przygodę nadchodzącą przez najbliższe parę, na pewno długich, ładnych odcinków, jak byście chcieli? Czy właśnie grać może pod magię, czy może właśnie pod jakiegoś koksa wojownika, czy być po stronie Beliara, czy iść dalej z Innosem pod pachę? O, wiecie, o co chodzi, kurczę, no. Trzeba będzie pomyśleć nad naszą drogą, naszą ścieżką, co będziemy robić. Tutaj to jakiś niewolnik placko wywalił, kurczę, biedni cię niewolnicy, zawsze takie popychane ziomki. To oczywiście jakiś mały magazyn, tam na górę się dało chyba wchycnąć? Bezi, co ty? Którym się chyca? Altem się chyca przecież. No, ale tu nie ma nic więcej poza zbożą i beczkami. To nie chcę nic zbierać. Idziemy dalej. Tu jest kapliczka Innosa również. Przy kapliczkach Innosa w tej części gry akurat możemy zyskiwać po prostu... za punkty nauki różne, fajne. Potrawka z chrząszcza, chrząszczu, nie patrz. O mój Boże, nawet tutaj chrząszczyki jedli, łobuzy, gangstery, kurde. Możemy po prostu punkty nauki wymieniać na przykład na manę, życie i tego typu rzeczy, czyli takie stałe. No i wiedzę oczywiście starożytną, jeśli gralibyśmy magami. No i życie, magia i wytrzymałość. Wytrzymałość oczywiście jest tutaj w gotiku dodana w trójeczce, przez co na przykład właśnie... Gdy biegamy sobie, to tutaj no, tracimy ją, albo przy machaniu mieczem, wiadomo, to właśnie musimy uważać chociaż troszeczkę na to. Czy mi się wydaje, czy jak ja tutaj mam quest packa, powinienem mieć wgranego, to tutaj powinni siedzieć jacyś ludzie? Coś mi się tak wydaje, ale może mi się tylko wydaje, może to później było? Nie pamiętam. No, ale tak, mam ten, bo mam Enhanced Edition i pamiętam, że wgrywałem quest packa i content moda, to powinno być. Ale może mi się popitoliło. Ale nie, no chyba wszystko jest okej, może to coś innego, bo niewolniczku, nie wiem dlaczego cię tak otworzyłem, ale no. Kurczę, ile oni tu rzeczy trzymali? Co tu się dzieje w tej wiosce, ty? Kurde, skubańce, w ogóle ja okradnę całą wioskę, potem tu ludzie przyjdą i nie będą mieli z czego żyć. Ja to się rozkręciłem, kradnę co popadnę. Dobra, tu widzę, że już byłem, bo już tutaj zmacany gościu leżał. Tu jeszcze coś, o, kuferek, ale takie kuferki czerwone musimy otwierać wytrychami. Bezi, tylko nie złam, o, dziękuję, byczku. Przywołanie zwierząt nawet i dwie kusze tutaj chowali. Jak dwie kusze w takim małym kuferku schowali? Dobre pytanie. Magiczne te kuferki. Te możemy otwierać sobie normalnie prawym przyciskiem, nie są zamknięte, więc możemy je sklikać. No i tu chyba już wszystko.
Czy byłem na tym magicznym poddaszu tutaj po lewej stronie? Chyba nie. Znaczy, nie pamiętam. A tutaj ktoś jeszcze? Dobra, tego żeśmy obgrabili. Tutaj chodziło mi o to poddasze. Tu i tu w prawo, bo pamiętam, że tutaj też chyba były jakieś fanty fajne. Znaczy, na pewno pulpit. I na tym pulpicie chyba będzie do alchemii plusik. Ale też nie wiem. Nie ma tu nic ciekawego. Nic ciekawego? Bezi, ty to jesteś, kurde. Wszystko żeś przeczytał już. No nieźle, nieźle. No to nic tutaj nie ma w takim razie. Czyli co? Tutaj żeśmy już zrobili rundę, tu już wszystko żeśmy obmacali. A, możemy jeszcze wejść sobie na górę magazynu tutaj, tu chyba nas nie było. Tak, jeszcze tutaj. Kurczę, gierka naprawdę bardzo ładnie działa. Powiem wam, że jestem w szoku, bo z tego co pamiętam, to goticzek gorzej trójeczka śmigał. A tu proszę bardzo, FPS-y całkiem nie najgorsze. O, tutaj jestem pulpit. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Dokładnie. I prastara wiedza plus 3. Okej, czyli prastara jednak. I to chodziło o te schodanie tamte. Także no. Także goticzek śmiga, my lecimy. Żeśmy obeszli już tutaj wszystko. Byliśmy w tej alejce, jeszcze te możemy tutaj obejrzeć, ale chyba też wszystko. Tam możemy wejść jeszcze sobie na wieżę. Tutaj widzę, że też mamy jakiś... Mieszkał ktoś, kto lubił czytać, bo jest dużo tutaj... Tu jest napisane coś o alchemia plus 3. 13 alchemii już mamy. Fioleczka oczywiście, dziękuję, miksturka many, fiolka, tak, nie mogę, no i nie znamy żadnych niestety tych, nie znamy żadnych formuł alchemicznych, dlatego nie stworzymy nic ciekawego. Tam widzę, że jeszcze jakaś jedna fiolka, zbiorę ją w ten zwykły sposób, bo jak kucam to troszeczkę niżej, nie, Bezi, nie, no stołek, gdzie się pchasz, kurde. A właśnie fajne jest to, że możemy przerwać animację siadania na przykład i że Bezi nie będzie siadał na stołku, tylko właśnie można przerwać i zebrać to, co się chce. Bardzo to wkurzało mnie w Eleksie, że jak się kliknęło, to nie dało się tego anulować, tylko od razu Bezi leciał, znaczy Bezi, no tam też chyba Bezi. To właśnie od razu, wiecie, nie dało się tego nic z tym zrobić, a tutaj wszystko śmiga. Dobra, w tej chacie byłem, bo widzę, że już tutaj obgrabiony kufer jest, ale nie byliśmy jeszcze tu na górze. O, ty, jakieś zwłoki tu leżały, co jest, halo, ty, ktoś, a, leży tu w krzakach jakiś biedny, z chlebem i wodą w kieszeni. No wszystko zbiorę, nie ma wyjścia, kurde. No i fajną mamy broń na początek, bo to jest zabójca orków, tak ładnie się ta broń nazywała? Orkowa zguba, Robin, kurde, broń popularna wśród buntowników. No i właśnie możemy dzięki temu większy damage orkom klepać. Na początek fajna broń. No i tam już widać magiczną barierę w oddali. Plusy grania na wysokim tym zasięgu widoczności. Nie, kurde, no nie przyzwyczaję się, ty. Chciałem sobie hycnąć na dół, a wyciągnąłem kosę. Muszę pamiętać, że tutaj trochę inaczej. No i tak, na początek jeszcze tutaj oczywiście jakiś buntownik sobie siedzi. My już przejrzeliśmy chyba wszystkie takie najfajniejsze rzeczy. Jelonki sobie dobiegałem. Tu jest oczywiście dużo zielska, które na start możemy zebrać. Moglibyśmy też ustrzelić jakiegoś zielonka. Nie, czy ja kliknąłem, kurde, chciałem tom. Chciałem wyciągnąć łuk. Jelon! Trafię w jelona, jak myślicie? W dupsko? O, za nisko, Bezi, kurde, zapomniałem, jak się strzela w ogóle. To na początek może jelonki zostawię. Chociaż w sumie, jakbyśmy chociaż jednego upolowali tylko z jeleniami, to jest ten problem, że właśnie one na strzała nie spadną, więc no. Ho! Snajper! Robino, snajper! I dawaj, i pik! Kurde, nie, słabo! Jeden taki dostał strzała już tak na końcówce, kurde, i nie padł. Ajajaj, słaby ze mnie snajpero. Muszę się poduczyć. O, biegnę w drugą stronę. Dobra, kiedy się dorwę? Jak widzicie, zielska tu sporo. O, i pierwszy ścierwojad. A ja biegnę, jak widzicie, w stronę latarni morskiej, ponieważ przy latarni morskiej siedzi sobie taki jeden ziomuś, którego lubię odwiedzić na początku. Jest to latarnik Jack, dokładnie tak. No jak latarnik, to tylko ahoj, i wyłącznie. Ahoj, marynarzu! Sieba. Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? No mam nadzieję, piękna seria z Goticzka 3, no. Masz tu niezłą wieżę. Niezła tak. Wieża. Tak, sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. No widziałem się rujana. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. O, widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. Okej. A co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Pójdź nim na północny wschód. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderżnąć mi gardło we śnie. No i właśnie. Zajmę się twoim. Pierwsze zadanie, moi drodzy. Marynarzu. Nie wiem, jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Uważaj na siebie, dobrze? Te dranie są niebezpieczne. Jasne. No i Jack i szczury okrętowe. Pokaż mamy zadanie towary. Pierwsze. No i u Jacka możemy sobie już zacząć handlować. Ma 22 tysiące. Boże, gościu, ale siano. Skąd ty wziąłeś? Oczywiście na start dobrze wziąć sobie na przykład wytrychy, sprzedać trochę orkowego syfu. Jak widzicie, już tysiaka sobie za to zarobimy. Kusze możemy sprzedać po jednej kuszy na przykład. Tych orkowych broni raczej się nie nosi. Zardzewiały topór myślę, że nie będzie mi potrzebny. Zawsze to jakieś siano na początek. Zwykłe miecze i
tak mamy aktualnie lepszy. Zrezygnowałem miecz dwuręczny, zupełnie niepotrzebny. Starcz możemy zostawić sobie jakąś taką, wiecie, taką jedną, zwykłą, żeby była w razie gdybyśmy się chcieli nauczyć tarcz. No i 2,5 kafla. On chyba nie ma niczego ważnego już dla nas, raczej moglibyśmy wziąć wódkę. Wódka wytrzymałość poprawia, także śmieszna sprawa. Dołożymy, handlujemy, no już mamy 3000 w kieszeni. No i właśnie Jack, jak widzicie, jest przez jakichś bandytów napastowany, no nie fajnie. Możemy oczywiście Jacka okraść, chłop ma tyle siana, że myślę, że parę kuferków z pierdołami to mu nie zaszkodzi zabrać. On na szczęście się nie zdenerwuje na nas, także no. Możemy wejść jeszcze na latarnię, rzucić okiem, czy tam przypadkiem czegoś nie... Ale nie, no gierka jak śmiga, powiem, kurde, jak widzę ponad 100 FPS-ów w Gothicu 3, to jestem w ciężkim szoku. No i piękne widoki oczywiście. Tam gdzieś mapa się kończy, ale tutaj możemy rzucić okiem. Zastanawiam się... O, bezi, o, ale się zwalisz! Nie, byczku! O, kurde, dobrze, że tutaj na dole. Dobrze, że na dole był ten dach, bo byśmy polecieli. Czy ja mam w opcjach grafiki, tutaj wszystko ustawiałem na pewno dobre, szczegółowość mam własną, no jak widzicie mam na najwyższych, tylko stopniowanie kolorów mam wyłączone, bo to chyba tam coś ten, ale jak widzicie, no lecimy na full opcji, full wypas, kurde, moc i siła, także jest nieźle. To co, zabijmy sobie jakiegoś pier... Nie, znowu to zrobiłem, kurde, marnuję pochodnie, muszę, wiecie co zrobimy od razu? Wejdźmy w ekwipunek, zamienię miejscami te pochodnie, bo te pochodnie będę marnował, jak tak będę klikał, pod dwójeczką, bo wiecie, no jak się gra w Gothica 1 i 2, to pod dwójką ma się łuk. No i to takie przyzwyczajenie, nie? Z kropicami to jest mały, niefajny, kurde, deal z taki. Zrobię sobie save'a, bo kropice są bardzo, bardzo niebezpieczne na początku gry, ponieważ potrafią nas zatruć. A zatrucie czasowo odbiera nam po prostu HP. No i na początek to bardzo boli i no potrafi całe HP zlecieć prawie, że od tej trucizny. Więc lepiej uważać. No ale zajmiemy się oczywiście tymi Jackowymi łobuzami w przyszłości. Na razie to warto by było się zorientować w ogóle, co tu się dzieje. No i pokonamy sobie oczywiście pierwszego ścierwojada na początek. Na szczęście nie jest to trudny przeciwnik. No i właśnie, to jest pierwsza część, w której Bezi po rozpoczęciu nie traci swoich jakichś tam takich, wiecie, statystyk. Chociaż wątpię, bo no zobaczcie sami, że startujemy z takimi 100 siła, 100 zdolności łowieckich, tam jakieś 150 wytrzymałości, 200 HP. Takie statystyki, ale śmieszna sprawa, bo wątpię, żeby z takimi statystykami... A, to są ci ziomeczkowie. No to w sumie jak chcą mi urwać łeb, to byśmy mogli zawalczyć. Jak już się trafiło jakieś wredne bydlasło. No właśnie wątpię, że Bezi z takimi statystykami był w stanie pokonać wszystkie smoki i tak dalej. No ale dobra, niech będzie, że dostaliśmy takie... No przecież stoję w miejscu, no chodź na solówę. Pierwsza solóweczka z szczurami, jak widzicie, okrętowymi. To są jacyś tacy leszcze. Oczywiście trzeba uważać, on ma tarczę, więc tarcza mu daje sporo, niestety, sporo ochrony. O, ja też, kurczę, nie jestem w sumie jakoś super wytrzymały, więc muszę troszeczkę uważać. Trzeba troszkę uważać, przyblokować parę ciosów. No to rzeczywiście będzie próbował mnie trafić, może szybkimi spróbujemy coś zdziałać. Pięknie. No i pierwszy padł oczywiście. Z racji tego, że to są przeciwnicy, którzy są od razu, wiecie, że chcą mnie zabić, no to my też ich zabijamy jakby w ten sposób. No i co? I pięknie. Łykamy miksę i lecimy jeszcze dwóch ziomków wyklepać. Tutaj ścierwojad. Właśnie tak się zastanawiałem, co to takie leży. No. Pojedynczo oczywiście będę próbował ich wyciągać, bo dzięki temu będę miał szansę w ogóle na przeżycie. F5 fajnie działa, więc wiecie, tu można zaszaleć. Spróbujmy. Dobra. Spróbujmy odciągnąć jednego kolejnego. Ten na szczęście bez tarczy, więc będzie trochę prościej. Oczywiście ciosy można blokować również mieczem, więc no, więc to jest też spoko. No ale jednak tarcza dodaje jeszcze ochronę przeciwnikom, taką pasywną, więc to też jest fajne. Właśnie jeśli chce się grać takim tankiem, turbo wypasem, to właśnie dobrze jest. Ale go wykręciło, ja! Właśnie, oj, tego mi brakowało, tych rozciąganych tekstur, jak ktoś ginie, to świetnie wygląda. No i ostatni ze szczurów został. Ten ma za to jakąś całkiem fajną tarczę. I miecz też chyba. To chyba jest jakiś boss osiedla tutejszego. Siema, siema, byczku. Oczywiście trzeba uważać. O, jak się odwinął. Wiecie, walka się wydaje, że jest dosyć prosta, ale powiem wam, że ten system mi się podoba osobiście. Właśnie, oj, pięknie, Jack i szczury okrętowe. Pierwsze zadanie, moi drodzy, wykonane. Bardzo łatwe zadanie, bardzo przyjemne nawet. Dzięki temu Jack będzie mógł bezpiecznie dalej tutaj pilnować okolicy. No i metalowy kufer niestety jest zbyt ciężki, żeby go otworzyć. Potrzebujemy oczywiście otwierania zamków na odpowiednim poziomie, więc no, jak tylko będę mógł, to się tego nauczymy. Akurat zdolności łowieckie i zdolności właśnie takie złodziejskie są przydatne w Gothicu 3. Często trafiamy na kuferki, zwłaszcza, że ciężkie kufry i magiczne kufry, no to, znaczy stary kufer i ciężki kufer to są kufry, które warto otwierać. No a żeby je otwierać właśnie też potrzebujemy mieć odpowiednie umiejętności, więc jak tylko będę mógł, to się nauczę otwierania zamków. A teraz Jack, udało mi się. Te szczury okrętowe nie będą ci już więcej niepokoić. W
Wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. No raczej. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! Trzymaj się! O, ty też się trzymaj, Jacku! Dzięki za 50 zł! O, solidny pieniądz za wykonanie zadania! No ale Jacki oczywiście tam, wiecie, 22 tysiące w kieszeni, a 50 daje, ale nie będę mu wyliczał każdego grosika. Teraz możemy oczywiście wrócić do Ardei, do tej pierwszej wioski, z której wyszliśmy. Mamy już pierwsze zadanie zaliczone, ja Jackowi lubię pomóc. A i znowu się nie mogę przyzwyczaić, że ten, bo chciałem sobie chycnąć i kliknąć spację. Także Jackowi lubię pomóc na początek, żeby, wiecie, być pewnym, że ci bandyci nie zrobią mu krzywdy. To oczywiście, jak widzicie, zielska cholernego jest wszędzie pełno. Ja oczywiście wszystko muszę wyzbierać, no bo jakżeby inaczej. Nie no, nie będę już taki. Wezmę tylko to, co po drodze znajdę i chodźmy oczywiście do naszych przyjaciół. Zobaczmy, jak tam po walce, czy wszyscy czują się ok, czy wszyscy są w miarę tutaj ogarnięci. Możemy sobie przejść tędy, za chwilkę będziemy oczywiście przy wejściu. No a przy wejściu właśnie stoją nasi towarzysze. Także tutaj są. Z tych orków chyba już wszystko żeśmy też zebrali. Także możemy od razu skoczyć do na przykład Diego. Znów wpakowaliśmy się w kłopot. Tak było. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Dobrze, także za chwilę sprawdzimy jak oczywiście. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. No właśnie, co ten nie Lester? Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run, zobaczcie, że nie być nie może. Niezwykle potężne istoty barały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. No dobrze, mogę z tobą. Pójdę iść z tobą. Lepiej się rozdzielmy. Ty poszukaj Xardasa. To było takie jeśli łatwe. Ktokolwiek wie coś na temat magii, to właśnie on. Jeszcze tam się spotkamy. Ci to powiedzieć. Jestem tego pewny. No powodzenia. Ja też. Chociaż nie wiem, tylko matka chyba mogła pokochać taką twarz. O Boże, co się stało? Ale wykręceni są ci towarzysze tutaj w tym gotyczku, kurde. W trójce, no, w trójce szał niezły. No i kolejny ścierwoja, cześć, dziób, dziób. Witam, witam. O, tak, tego mi brakowało. Spadki, kurcze i przycinanko. Jo, oczywiście. Tutaj to standardowo, standardowe miejsce, w którym gierka potrafi właśnie ostro zjechać z FPS-ami, ale no niestety musicie się przyzwyczaić, bo tego się nie da zniwelować w żaden sposób. Także, no, wybaczcie. No, akurat gram na takim sprzęcie, że gotik to tutaj, aż za dobrze ma. No ale niestety tak bywa. No i tu jest oczywiście Lesterinho. Słewieści, nie będzie posiłków. Jak to nie ma posiłków? Widzę. Co się stało? Idź szukać statku. Wątpię, czy go znajdziesz. O nie. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim. Piraci. Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. No dobra, a co? Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Jak widzicie, pogadamy nasi później. Znajomi, już tutaj Milton i teraz Lester, stwierdzili, że po prostu, gdy przypłynęliśmy już, no to chcieliby po prostu polatać zostaw po okolicy. Mnie w spokoju. Tu jakiś pan rybak i tu będzie też zrobię rybak. Ja kojarzę, że chyba tutaj był jakiś ziomuś, z którym też się dało coś napogadać. No ale, właśnie jak widzicie, nasi znajomi postanowili, że nie będą tak sobie po prostu gdzieś tutaj stali, czekali i nie wiadomo na co, tylko wezmą właśnie, wyruszą w podróż, szukając własnego przeznaczenia i jakoś losu. Tu pierwszym wytrzymało się na początek bardzo przyjemny, zawsze troszeczkę dłuższy sprint, gdybyśmy potrzebowali uciekać, to właśnie się przyda. Także wytrzymałość tutaj, tylko czekajcie, jak się zakładało itemki, halo? Dlaczego nie mogę go założyć? Co jest? O nie, czy ja mam ten taki dziwny błąd? Chyba tak, że nie mogę założyć? Czekajcie. Halo, gierka mnie troluje. Ej, co? Czekaj, czekaj, nie, tu jest, tu było ok, 1, 2. A na przykład ja bym chciał założyć pierścień? Widzę, że gierka mi nie... Dobra, nieważne, wiecie, coś chyba pobagowałem. Możliwe, że ja coś źle klikam, ale zazwyczaj wystarczyło kliknąć lewy przycisk myszki, żeby coś założyć, nie? Czy coś popitoliłem? Nie, no normalnie, było klik i już. Dobra, to wiecie, błąd do naprawienia, ale spokojnie poradzimy sobie z nim. Także chodźmy teraz z powrotem do wioski, do naszych ziomków. Poinformujemy, co się wydarzyło. No jak widzicie, piraci, kurde, a te wszystkie nasze cudowne zbroje, te nasze piękne miecze, co z tym wszystkim, kurde? Nieźli piraci, to się obłowili, a żeby... No i szczaw królewski w ogóle.
Żeby taki statek ukraść, to też dobre ziomki, nie? Jeżu, straszna sprawa. W ogóle podpłynęli w trakcie, gdy robiliśmy tu rozpierduchę, oni sobie złowili całkiem niezły łup. Taki statek, no to kurde, to jest naprawdę, sam statek to już co wiele tam? Wart. Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. No i już z nim gadałem. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. Chyba tak. Coś mi się tak wydaje. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Dobry pomysł. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orków. Co nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. No i Diego, możesz wyruszyć z Gornem. I tak zrobimy. Oczywiście, to jeszcze Milton już też. No i Gornik, cześć. Co zamierzasz? Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. To na pewno. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Jasne, Gornik. To wydaje mi się, że chyba... Quest Pack, bo to chyba z Quest Packa. Coś mi się wydaje, że chyba się nie wgrał do końca, bo powinniśmy dostać od Diego, z tego co pamiętam, taki pancerz jakiś zniszczony, zniszczony pancerz czy coś, czyli po prostu musiałem wgrać parę właśnie modów, ale gdzieś tutaj przegapiłem czy coś. Ale w sumie z drugiej strony taki fajny goticzek czysty. Wiecie, mody do gotika trójki, jest z nimi pewien problem. Nie są wcale takie jakieś, dobra, ja chciałem, żeby ścierwoja dziabnął. Polerną bestię, no raczej pokazałem. Kurde. Gorn od paleńcu. Później zbierzemy te ziółka, które mi dałem po drodze, ale właśnie też zależało mi, żeby sobie zagrać po prostu w Guticzka 3, a te modyfikacje są bardzo takie, wiecie, no nie dodają wcale aż tak dużo, wcale tak nie są jakieś super turbo wymagane. No i znaleźliśmy buntowników. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Oby. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Jasne. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dozo, byczku, jo! No i Gorn sobie zrobi przerwę, my w międzyczasie pozbieramy jeszcze trochę zioła i popowiadam właśnie, że modyfikacje do Gothica 3 nie są jakieś super wymagane i wcale nie dodają aż tak dużo, więc nawet jeśli się tam coś nie wgrało, czy ten, to nie ma strachu. Ważne, że właśnie, wiecie, że Gothiczek 3, on sam w sobie już jest naprawdę spoko. A, tutaj były te dziki szalone. Oh, shit! Run, Benji, run! O nie! I tu, już dziki wjechały. No oczywiście dziki są do questa, więc mógłbym sobie je tutaj posiekać. Tylko wiecie, z dzikami to też wcale nie jest tak łatwo. Dziki to są wredne, kurde, gangstery. Agresywne, zwłaszcza, że to są bydlaki. Żeby mnie tylko nie po kurde nieby gryzły cwaniaki. O, ty cofa się. Właśnie z nimi chyba było tak, że je dobrze było bić, jak one są, jak my jesteśmy niżej, a one wyżej. I wbiłem kolejny poziom w ogóle, moi drodzy. To szybko idzie, jak widzicie. To mi się podoba, to o to właśnie chodzi, żeby bić poziom. Kurde, ty agresywny dziku, ty to jesteś jednak rzeczywiście dobry dzik. Dobra, dziki kolejne wyklikane, tutaj mogłem to zrobić szybciej, ale okej, dwa dziki już wyklikane, także jeszcze tam parę zostało. One pilnują obozowiska drwali. To oczywiście zadanie jest związane z buntownikami, ale ja chciałem się jeszcze tutaj rozejrzeć, bo przegapiłem parę fajnych roślinek, więc no, przydadzą nam się. Ziela lecznicze też nam się przydadzą do zadania, także też warto zebrać. No i właśnie, także Gothic 3, no ale na pewno mam wgrane najnowszy patch i tego typu rzeczy, poprawki wszelakie, także nie musicie się obawiać, wszystko powinno śmigać jak trzeba. No, poza tym pierścieniem wrednym wytrzymałości, którego nie byłem w stanie założyć, sam nie wiem czemu, za chwilę się mu przyjrzę. Goblińska jagoda, to jej właśnie szukałem tutaj. O, tu jeszcze jest troszeczkę ziółek. No i jeszcze jeden dziób, którego za chwilę też będzie trzeba walnąć. Szczaw królewski numer 2 już, więc też fajnie. Chodź no tutaj, ścierwojadku, ciebie jeszcze trzeba walnąć w łeb, tylko oczywiście troszeczkę... A nie, dobrze jest, okej. Okay. Wydawało mi się, że nie, bo dzik mnie... Nie, trafił mi jeden dzik, ale dziki nie zatruwają jakby, znaczy nie powodują choroby. Bo tutaj również jest tak, że niektórzy przeciwnicy potrafią jakby wywołać efekt choroby, przez co nie regeneruje nam się wytrzymałość. A znaczy regeneruje się, ale bardzo powoli. Także trzeba też uważać, na przykład chyba ja
szczury, z tego co pamiętam, mają właśnie coś takiego. O nie, widzę wilka, najgorzej. O dobra, dzik kolejny. Ja sobie te dziki oczywiście już teraz powybijam i dzięki temu będziemy mieli troszkę prościej. Z wilkami bijcie się, no powiem wam, że wilki to są naprawdę skurczyny najgorsze. W Gothicu 3 to jest samobójstwo z wilkami się bić, ze stadem wilków na początek. Są przegięte, naprawdę przegięte. Wilki to jest chory shit normalnie. Okej, okay, tego dzika za chwilę zablokuję na drzewie, to już będzie prosty do wybicia i zabije agresywne, jak widzicie, dziki. Dostałem reputację do redok i łowieckie, tak, bo właśnie będziemy za chwilkę w redok. To jest to miejsce, w którym żyją buntownicy, tam na dole. Ale zanim tam pójdę, to jeszcze się spróbuję. O, tu jeszcze przegapiłem rośliny lecznicze, też potrzebne do zadania, także w sam raz jedną, drugą złapiemy. O, ale przyciął 25, o Jezus Maria, co się dzieje, 25 FPS-ów, halo. Nieźle, gierka troluje. Tu jeszcze oczywiście troszeczkę ziółek. Zbierzemy każde. No i moi drodzy, jak wam się podoba pomysł odświeżenia serii z właśnie Gothica 3? Na pewno chętnie usłyszę w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja no bardzo, bardzo tęskniłem za tą grą, także naprawdę cieszę się, że w końcu mogę zagrać. Tutaj jak widzicie, wow, ale tu jelonków. Fajnie by było na jelonki zapolować, no ale przydałoby się troszeczkę łowieckich zdolności, lepszy łuk złapać, bo wtedy jak jelonek by spadł na strzała, no to wtedy wiecie, o wiele, wiele łatwiej się poluje na takie miał luźno biegające. No a my wejdźmy do tego redok. Spotkajmy się tutaj z kimś. O, ale wszyscy się świecicie. Halo, gdzie ray tracing jakiś tu się zrobił? Co się dzieje? Dobra. Musisz bardzo uważać. Dzień dobry, Gelford. Co tam? Wszędzie są orkowi zwiadowcy. No nieźle. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go redok. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotka cię marny los. Rozumiem. Okej, okay. Przybywam z Ardei. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Dobra. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Okej. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do redok. Także tak, a co z ludźmi? A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Kto wie, jeszcze dlaczego nie zdecydowałem. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu bogu. Dokładnie. Oczywiście odwiedzimy te patrole. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Tak jest. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Pewnie, nie zaciągnę ich tutaj. Pokaż mi swoje towary. No i jeszcze możemy oczywiście sobie co nieco kupić, tylko że niestety większość z tych rzeczy wymaga reputacji. Nie mam mowy. Właśnie, jak widzicie, u buntowników potrzebujemy reputację. Możemy sobie kupić, nie wiem, czy lekki nawet? Tak, lekki pancerz możemy sobie kupić. No, cięższe to już niestety potrzeba troszeczkę. Ale to by był nie najgorszy pancerz na start. 5000 tylko, a daje nam 25 ochrony. 30 przed ostrzami, no, ale z drugiej strony wydaje mi się, że chwilowo i tak nie będzie wyglądasz na drwala. Luźno. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. Trochę tak jest. Co tam, byczku? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Dokładnie tak było. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Dlatego, moi drodzy, dzikami już się zajęliśmy. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto.
No i 30 sztuk złota. To Jack, kurde, w latarni był bardziej hojny. Siema, górnik, oczywiście do zobaczenia. Skradam się jak jakiś złodziej. Skradam się jak jakiś złodziej, bo kurde, kradnę grzyby. Ja, wszystkie moje. Kurde, no oczywiście poranna rosa, trochę grzybąszy i tu zbierzemy. Oczywiście buntownicy, jak widzicie, z foszkiem lekkim. Tu chyba powinien być jeszcze jakiś jeden gangster. Nie, Galford, z tobą już gadałem, z tamtym już gadałem. Czyli git, to idziemy na dół teraz. Tutaj kuferek, zmień się, bo ten kufer wolę nie ryzykować. Wiem, kogo za chwilę spotkamy. O, tęskniłem za tym ziomeczkiem, moi drodzy, na pewno pamiętacie. Oj, Kostek, siema, no to już zaraz będzie ekipa w komplecie. Mamy Kostka, Chrzączyk siedzi obok mnie. Oczywiście, moi drodzy, najważniejsza postać w kurde w tym obozie, czyli nasz rudy przyjaciel, siema, wąsie. Rudy, siema, witam, ale pięknie wyglądasz. Nic się nie postarzałeś, odkąd cię pamiętam. Ej, rudy ty, przyjaciel. O, co cię tak skradasz? No byczku, kurde, ja się skradam, bo wiesz, z radości, że cię widzę. Ej, ty, oj, co ty się tak skradasz? Ale kurde, rudy przyjaciel, nic się nie postarzył, chłopak, widzę cały czas taki sam uśmiechnięty na warcie tutaj w tej dziurze jednej wielkiej siedzi. No i oj, jeszcze tutaj, jak widzicie, kufer stoi, stara skrzynia, którą będę musiał zwałować, ale niestety Sebastiano nie będzie chętny, co? Żeby mi tą skrzynię Ach, oddać. Tak. Ja jestem trochę nerwowy. Nerwowy? Przepraszam. Mag. Czym mogę ci służyć? No przyszedłem ci się tutaj podpytać Kim trochę. Jesteś? Nazywam się Sebastian. Sebastiano. Jestem tu w Redok alchemikiem. Redoczek. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Nie słyszałem. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Ojej, kiedyś był wielkim magiem, a teraz siedzi, kurde, w Redog i czyta książki. No cóż zrobić? Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. To jest smutna sprawa. Co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. I to jest fajne. Magia działająca na zasadzie, że po prostu zna się tą magię. Nie trzeba mieć żadnej runy, zwoju, niczego, tylko po prostu czarodziej od razu z głowy ładuje jakby, no Opowiedz nie? mi więcej o magii spoko. Pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Dzięki tej wiedzy będą w stanie czarować i będą mogli dalej służyć jako magowie. Także to jest całkiem spoko. A o artefaktach coś Opowiedz powiesz? Mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Jasne. Wiele artefaktów również dla nas magów ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Ogniste puchary, Cóż dokładnie. W tych ognistych pucharach takiego 12 specjalnego? 12 ognistych pucharów. Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Pewnie. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Dokładnie. Czy o alchemii coś powiesz? O alchemii. O, tam z tyłu to jakiś ziomuś. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia Redok podstawowych usług w tym zakresie. Pewnie. A przekażesz mi wiedzę? Mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Dlatego do niego zagadałem. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych, o to chodziło. Podzielę się z tobą moją wiedzą. Dlatego biegałem tam po lesie, żeby zebrać trochę roślin leczniczych, bo dzięki temu możemy od razu załatwić mu te rośliny. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć zgadza, problemów z ich znalezieniem. Także dzięki temu możemy od razu dać mu rośliny roślinki. Lecznicze. Wspaniale. No i zdobyć Teraz kolejne mogę reputacje. Się z tobą podzielić moją wiedzą.
Super. No i odchodziło. Możemy teraz się na przykład uczyć różnych rzeczy, czyli prastarej wiedzy, szybciej uczyć. To jest fajne. Dzięki temu, że możemy się szybciej uczyć, właściwie, jak właściwie używać wielkich pancerzy, możemy się nauczyć walki kosturem, posługiwanie się kosturami. Także fajne. Z tą szybką nauką to chyba by nie było takie złe, wiecie? Nawet teraz się nauczyć. Tu możemy oczywiście jak produkować jakieś ognistych strzały, alchemii. On jeszcze oczywiście posiada jakieś towary. Moglibyśmy sobie kupić z niego miksturki lecznicze, na przykład. To jest fajna sprawa. Ma trochę siana jeszcze przy sobie. I z tą szybką nauką, jak to było? Szybka nauka przy awansie na kolejny poziom. Bohater otrzyma dodatkowe punkty nauki. Potrzeba tylko prastarej wiedzy 50, a ja mam aktualnie tylko 3. To będzie... No, to bym musiał wbić 5 poziomów, wszystkie je przeznaczyć na prastarą wiedzę i dodatkowo... Oj, przepraszam. I dodatkowo jeszcze uzbierać punkty nauki, żeby móc się nauczyć tej zdolności. No, także widzicie, no, to tak dopiero koło którego... Bo tam ile wymaga ta rzecz, żeby szybciej się użyć? 7 punktów nauki, czyli jednego poziomu. Czyli na 6 poziomie byśmy mogli się tego nauczyć tak od razu. Tylko bym musiał iść w prastarą wiedzę, czyli musiałbym mieć zdolności magiczne, czyli grać czarodziejem raczej. Ale nie wiem, czy w sumie granie czarodziejem akurat w Gothicu 3 jest bardzo fajne, ponieważ czary są naprawdę, no niektóre są przepotężne. O, tu kolejny rudy przyjaciel, halo, czy ten sam byczek? Nie, ty, to jego brat chyba tu siedzi. Co ty gadasz? Jeden tam, drugi tu, ale się chłopy wzięli, kurde, rozstawili. No, także całkiem fajnie. Jeszcze tu Marlo, który jest handlarzem. Czy zdążę jeszcze z nim zagadać? A, jeszcze zdążymy. Jeszcze jedno, ale wszyscy wąsaci w tym redu. Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. No, grzałam. Kim jesteś? Co tam, Marlo? Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Skubany. Co robisz z tym hajsem? Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Złodziej. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Kto to taki? Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Łe, co znajdę w Cape Dan? Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Nie ma sensu w ogóle o to nawet pytać. Możemy z nim oczywiście handlować. No i on oczywiście, tak jak mówisz, zbiera jakieś tam złotka. No ja nie mam za dużo, mogę mu w sumie oddać ten syf jakiś taki, ale to dostaniemy u każdego handlarza tyle samo, więc to nie ma tak, że u niego za złoto dostaniemy więcej czy coś. Nie chcę kupować, co ty gadasz? No, także u Marlo możemy sobie po prostu handlować od tak różnościami. To jest całkiem fajne. No i zastanawiam się, o co chodzi z tym pierścień. A czekajcie, czy na przykład... Nie, no bo jak klikam, to mi ten... To mi chce przenosić gierka. A powinno być tak, że mogę sobie założyć. A nie mogę założyć niczego. To jestem ciekaw. Co się popsuło? No nie będę całą grę biegać, kurde, z tym samym pancerzem i ze wszystkim, nie? No bo tu powinniśmy móc założyć normalnie. A widzę, że tak jakoś... Coś mnie tutaj gierka troluje troszeczkę. No i właśnie, tu są na przykład czary. Jak widzicie, jest tych czarów dużo. Co to jest? Słowo dominacji. Musicie za mną podążyć, rzek Innos, a ludzie go wysłuchali. Przywołanie ognistego miecza wymaga. Co w ogóle, co to za czar? Pierwsze słyszę w ogóle. Golemiarza, zadymiarza można w ogóle też przyzwać. No ale, 21 godzina, pierwszy dzień, także moi drodzy, cały dzień gotikowy żeśmy spędzili. Niestety muszę już uciekać. Także na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał pierwszy odcinek. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli tak było. Zostawcie również komentarz, dajcie mi znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zadowoleni, bo to będzie kolejna piękna seria. Oczywiście, tak jak mówię, postaram się, żeby odcinki były daily, żebyście mogli dzień po dniu śledzić tę serię, oglądać i się dobrze przy niej bawić. Sub z dzwonem, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, wbijcie na bieżąco. A ja już lecę dla was montować ten odcinek, żebyście mogli go obejrzeć jak najszybciej. No i dzięki wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za chwilkę. Już niedługo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.